Jak widzimy, ponownie Toruń bardzo ci leży. Po pierwszych dwóch kwalifikacjach pierwszy, no na koniec dnia spadek o jedną pozycję. No, ostatnia kwalifikacja, Igor lepiej wystartował, nie udało się go ugryźć, chociaż szliśmy dobrze, on był jednak po wewnętrznej i wyszedł z tego zakrętu pierwszy. Ogólnie dzień udany, bardzo fajnie, zadowolony jestem. Jutro jeszcze jest dzień, także zobaczymy, co jutro będzie. Tacy najbardziej regularni faworyci zostali z tyłu po sobocie. Z tego, co właśnie tak szybko spojrzałem, to właśnie tak, Łukasz Światowski dosyć daleko, także no jutro będzie ciekawie, na pewno. To też wynika z tego, że ten tor ci pasuje? Tak, na pewno pasuje, jest bardziej techniczny od Słomczyna, a jeszcze bardziej techniczny od tej długiej nitki. Bardzo fajny, leży mi.